Jest nie niedziela, bo wtorek, ale jest zielona poświata, a temat, temat dzisiejszego odcinka jak najbardziej pasuje do serii z teoriami, które są spiskowe. Oznaczać może to tylko jedno. Pod niedzielnym, głównym wydaniem tejże serii jest już 5000 tysięcy łapek w górę. W związku z tym czas, żebym ja się też wywiązał ze swojej części umowy i dał wam dodatkowy materiał z tejże serii, co więc właśnie czy nie. Mam nadzieję, że także pod tym materiałem część z was zdecyduje się wyłączyć dla mnie adblocka, dzięki czemu będą się na materiale wyświetlać reklamy, ale na tych reklamach sobie zarabiam, jeśli ktoś zdecyduje się ich nie przewinąć. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za takie poświęcenie i mam nadzieję, że także tutaj będzie dużo łapek w górę, dużo udostępnień i materiał będzie oglądany od początku do końca, bo dzięki temu poniesie się on dalej. A dziś, dzięki pani. Danucie, która przysłała mi link do artykułu z portalu kobieta.interia.pl, porozmawiamy sobie o trzech dniach ciemności i pani Katarzynie Szymon, dzisiaj już świętej pamięci, mistyczki, mistyczce, wizjonerce i prawdopodobnie stygmatyczce ze Śląska. Kobiecie, która urodziła się jeszcze przed Wojną. I to jeśli dobrze pamiętam to tą pierwszą światową przed nią, urodziła się jeszcze pod zaborami, odeszła z tego świata tuż przed 89. czyli no miała szansę dożyć prawdziwie wolnej polski. Kobieta, która miała wizję, kobieta, która dała wiele przepowiedni na temat tego, co nas czeka, jak będzie wyglądał nasz świat, a co do której stygmatów jest bardzo ciekawa sprawa, albowiem to, że ona miała rany w miejscach, w których wbito gwoździe, którymi przymocowano Pana Jezusa do krzyża, to fakt. Jest na ten temat wiele dowodów, są zdjęcia. Nie wstawię ich tutaj w ten materiał, bo YouTube tego nie lubi. YouTube bardzo nie lubi tego typu rzeczy. No rozumiecie, krew, przemoc. To, to, to na YouTube niedobra jest. Eee, ale wstawię zdjęcia na nasz fanpage dedykowany teoriom, które są spiskowe. On się nazywa Spiskowe Teorie by ATOR. prezentację dam link do tego materiału zaraz w drugiej linii opisu, także także do, znaczy do tych zdjęć, także będzie można sobie tam zajrzeć, zobaczyć. W ogóle zachęcam do zalajkowania tego fanpage'a, to bardzo fajny dedykowany teorium fanpage jest i a także to, to, to jest fakt, że ona je miała. Natomiast to Dlaczego mówi się rzekomo? No bo nie wiadomo, czy te stygmaty były prawdziwe. Kościół katolicki ich nie uznał, to jest bardzo ważne. Pani Katarzyna, świętej pamięci, pani Katarzyna Szymon, nie została uznana za stygmatyczkę przez Kościół katolicki. Ale dlaczego to już są na ten temat bardzo ciekawe teorie, które, no właśnie, może nie tyle teorie co przypuszczenia. I tam rzeczywiście może słowo spisek nie jest naj, um, takie um, na, najodpowiedniejsze, ale słowo małoskowość, o już tak. I tu jest tytuł artykułu w Fakcie z 2020 roku pod tytułem Katarzyna miała ponoć stygmaty, podpadła kurii przez spodnie. Tak, drodzy Państwo, no, Kościół katolicki, a w zasadzie hierarchowie Kościelni bardzo często są niesamowicie małostkowi, o czym można było się wielokrotnie przekonać. Ten artykuł będziemy sobie czytać w tym, w, tym, w tym materiale. Warto tutaj na przykład przypomnieć historię pani Lurken, o której też mówiliśmy w ramach serii o spiskowych teoriach, która prawdopodobnie nie została. Uznana za osobę, nazwijmy to, godną wyniesienia na ołtarze, bo w jej wizjach dotyczących przyszłości, które to, a ona tworzyła wiele, wiele, wiele dziesiątek lat temu, kiedy Kościół był jeszcze, powiedziałbym, u szczytu swojej potęgi, wieszczyła upadek Kościoła przez, ze względu na zapaść moralną i aferę pedofilską. No, i prawdopodobnie dlatego nie została wyniesiona na ołtarze, bo mówiła, że w kościele źle się dzieje i że to wyjdzie. No, czas pokazał, że w kościele źle się działo i to wyszło. Choć niektórzy mówią, że nawet pani Lurken nie przewidziała, jak bardzo, jak bardzo źle się w kościele działo. E, no, zapraszam, drodzy Państwo, zapraszam do przejrzenia playlisty z teoriami, które są spiskowe, ale przede wszystkim zachęcam do zalajkowania naszego fanpage'a z teoriami, które są spiskowe. Tam będą dokładnie wszystkie filmy. Dziś właśnie będzie o trzech dniach ciemności z punktu widzenia tej polskiej mistyczki, e, ponieważ o trzech dniach ciemności było naprawdę e, bardzo, bardzo dużo. E, że o to teraz powiem tylko, tylko tak bardzo, bardzo pokrótce, czym są trzy dni ciemności według kanonu spiskowych teorii. E, I dam link w pierwszej linii opisu do pierwszego materiału, w którym tłumaczyłem dokładnie, czym są, a w zasadzie czym mają być, oby się to nigdy nie zdarzyło, by ta teoria okazała się całkowicie błędna, trzy dni ciemności, tak w gigantycznym skrócie, bo jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam, w pierwszej linii opisu jest właśnie ten materiał, gdzie dokładnie o tym tłumaczę, to jest materiał jeszcze sprzed zarazy, sprzed marca 2020 i tam bardzo, bardzo dokładnie wszystko tłumaczę, tak w gigantycznym uproszczeniu, 3 dni ciemności ma to być czas, który Ziemię ogarnią ciemności, na 3 dni. W kontekście prawdopodobnego e, lockdownu energetycznego Kurde, całkiem prawdziwe. Trzy dni, w czasie których zdecydowanie lepiej nie wychodzić z domu, gdyż mogą, będą się wtedy działy rzeczy, które będą pioruńsko niebezpieczne. Tak w gigantycznym uproszczeniu, ale w szczegółach mowa jest tam o. Wydarzeniach na niebie, o jakichś truciznach rozpylanych w powietrzu, o ludziach, którym bardzo daleko odbije i o bardzo, bardzo, bardzo wielu głęboko mistycznych rzeczach, bo trzy dni ciemności pojawiają się zaskakująco często u różnych mistyków, wizjonerów, jasnowidzów, chyba też u kilku błogosławionych kościoła katolickiego. O tym wszystkim jest. W tym materiale, do którego macie pierwszy um, link w pierwszej linii opisu, a dziś zajmiemy się analizą logiczną, analizą krytyczną w konwencji teorii, które są spiskowe. Um, we e, artykułu Śląska Wizjonerka przewidziała dni ciemności, nie wytrzymacie grozy, która będzie. Artykuł z portalu Interia. Kobieta, e, e, życie i styl, Patrzę, czy osoba, która to napisała, się podpisała. Um, niestety nie. Niestety nie. E, także, drodzy Państwo, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, przypomnę, że teorie, które są spiskowe, jest to seria czysto rozrywkowa. W ramach tej serii, która została zapoczątkowana jeszcze w 2015 roku na Waszą wyraźną prośbę, znajduję znajduje w internecie różne. Teorie spiskowe. Zwykle w darkwebie, w deepwebie albo w jakichś portalach, które są wyspecjalizowane w tego typu materiałach, ale jak widać, coraz częściej zdarza się znaleźć materiały tego typu w tak zwanych mediach głównego nurtu, które w dodatku nie oddzielają w żaden sposób głębszy tych materiałów dotyczących, nazwijmy to, no, my byśmy nazwali spiskowych teorii, oni pewnie metafizyka i tak dalej, od klasycznych. Tutaj mamy interia kobieta, czyli interia, portal jak najbardziej głównego nurtu, artykuł Śląska wizjonerka przewidziała dni ciemności, nie wytrzymacie grozy, która będzie szła. E, przypomnę tylko, że to, że jakąś teorię omawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę, a jedyne właśnie, co robię, to poddaję je analizie krytycznej, analizie logicznej, podkreślając bardzo, bardzo mocno, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także tylko dlatego, że coś jest e, nielogiczne, to wcale nie znaczy, czy od razu, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że Nasi politycy tego nie zrobią. Może zanim przejdziemy do analizy tej konkretnej, tej konkretnej przepowiedni o trzech dniach ciemności autorstwa Śląskiej Nistyczki, to osadźmy to w kontekście. Czyli poczytajmy sobie troszkę i też poddajmy analizie logicznej, analizie krytycznej, doniesienia o pani Katarzynie Szymon. I tutaj będzie. Wikipedia, najbardziej takie moim zdaniem neutralne źródło, ale będzie także kobietaonet.pl. Na jej pogrzeb przyszły tłumy, była wizjonerką czy oszustką. Osoba, która napisała ten artykuł, podpisała się jako KBL, czyli tylko inicjatyw, inicjały, niestety nie ma nazwiska. O artykule w fakcie już mówiłem. Także drodzy Państwo, zacznijmy. Zacznijmy i potem przechodzimy do tego konkretnie materiału. Katarzyna, Katarzyna Szymon urodziła się. 20, najpierw Wikipedia. Katarzyna Szymon urodziła się 21 października roku 1907 w studzie, w studzienicach koło pszczyny. Zmarła 24 sierpnia 1986 roku w Katowicach. Zabrakło jej więc około 3 lat do dożycia prawdziwie wolnej Polski. Rzekomo posiadała rany stygmatyczne. O tym, dlaczego rzekomo to już było e, mówione, ona na pewno miała rany w tych okolicach, co Jezus. E, tyle tylko, że nie wiadomo, czy te rany były prawdziwe, czy też fałszywkami były. W, w, no trochę przerażające, że ktoś mógłby tej biednej pani, bo to ona już te stygmaty złapała jak starsza była, robić coś takiego. Życiorys. Pochodziła z wielodzietnej i ubogiej rodziny. Od pierwszego roku życia, po śmierci matki, wychowywaniem jej zajmował się ojciec z macochą. Czyli widać tam tatuś długo nie czekał, żeby znaleźć sobie inną panią. Um, mm -hmm. Ojciec z macochą była ofiarą przemocy domowej i skrajnej nędzy. W tamtym czasie duża część nas, Polaków, była ofiarą skrajnej nędzy, niestety. Podejście do przemocy też było zupełnie inne. Bardzo mocno oczywiście to potępiam. Mam nadzieję, że te czasy nigdy nie wrócą. Ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej, co jak na tamten czas, jak na bardzo ubogie, wiejskie dziecko, nie było złym wynikiem. Tak, żeby nikt nie pomyślał, że ona była niemądra. Nie, drodzy Państwo, to były inne czasy. I choć oczywiście PRL-u całkowicie nie popieram, PRL był strasznym okresem, to faktem jest, że to PRL wprowadził tak naprawdę. Powszechne szkolnictwo do Polski, to za PRL-u ludzie z biednych, wiejskich, często ubogich również intelektualnie rodzin, miały szansę skończyć szkołę, zdać maturę i skończyć studia. I wszystko na koszt państwa. Wcześniej ludzie biedni. Mieli marne szanse, żeby skończyć całą podstawówkę. Nie popieram PRL-u, ale jestem uczciwy i stwierdzam fakty. A to wszystko, co powiedziałem, jest ważne dla osadzenia yy, przepowiedni Katarzyny Szymon w kontekście. Nie umiała czytać ani pisać, była analfabetką, z którą to PRL. Na początku walczył z analfabetyzmem, oczywiście. Ze wspomnień Katarzyny Szymon wynika, że w dzieciństwie, gdy jej ojciec kolejny raz wyrzucił ją z domu, udała się do przydrożnego krzyża. Gdzie miała doznać objawienia. Wedle jej relacji, po raz pierwszy usłyszała głos z nieba, mówiący, że jej ojciec się zmieni. Jej ojciec faktycznie po jakimś czasie nawrócił się i wstąpił do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Po śmierci ojca i Macochy została wypędzona z rodzinnego gospodarstwa i nie miała stałego miejsca. Za mieszkania. Przez pewien czas pracowała u gospodarzy w Studzienicach i Porębie. Do roku 1976 mieszkała w Pszczynie. Później w Łaziskach w pobliżu Turzy Śląskiej. W latach 1979-1986 mieszkała w Kostuchnie, nie, przy ulicy. Karola Stabika w domu Marty Godziek. Stygmaty. Wedle przekazów 8 marca 1946 roku, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, pojawiły się u niej rany stygmatyczne. Często też miała jakoby przeżywać w ekstazie wizję męki Jezusa. Według relacji Marty Godziek. Kiedy Katarzynie Szymon otwierały się rany, towarzyszył temu zapach kwiatów. Oprócz stygmatów miały pojawiać się u niej wizje przyszłości. Twierdziła też, że komunikuje się ze zmarłymi. Doznawała wizji, podczas których, zdaniem świadków, mówiła obcymi dla niej językami, takimi jak hebrajski i aramejski. Bardzo niebezpieczne, może świadczyć o pętaniu. W stanie wojennym pod oknami domu, w którym mieszkała, zbierały się tłumy ludzi śmierci. Katarzyna Szymon zmarła 24 sierpnia 1986 roku. Pogrzeb odbył się 28 sierpnia. Została pochowana na cmentarzu przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilka tysięcy ludzi. W roku 1988 Kuria Metropolitarna w Katowicach orzekła, iż rany na ciele wizjonerki nie miały charakteru nadprzyrodzonego. Mimo próśb osób, z którymi się zetknęła, proces beatyfikacyjny formalnie nie rozpoczął się. Objawienia nie zostały uznane za zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, a ksiądz dr Michał Kaszowski na łamach katolickiego wydawnictwa, Vox Domini, nazywa ją fałszywą wizjonerką. No, tutaj jest też wpis o tym księdzu, o nim też różne ciekawe rzeczy można by sobie poczytać, ale może darujmy mu to. Zdaje się, że również odszedł już do Pana, Dam, niech sobie Pan o nim yy, yy, mówi. No I tutaj, drodzy Państwo, yy, przeczytajmy może właśnie skoro już wywołaliśmy te kontrowersje, czy ona była świętą, czy może była fałszywo wizjonerką, to przeczytajmy artykuł w fakcie pod tytułem Katarzyna miała ponoć stygmaty. Podpadła, podpadła kuri przez spodnie. Drodzy Państwo, takie czasy. Katarzyna Szymon przez całe życie miała podgórkę. Na świat przyszła w roku 1907 w studzienicach koło pszczyny. Po śmierci ojca, macocha wyrzuciła ją z rodzinnego domu, wcześniej ją biła i znęcała się nad nią. Przed 40 rokiem życia u Szymon miały pojawić się rany stygmatyczne. Twierdziła, że miała wizję męki Chrystusa i dar bilokacji. Opowiadała, że ktowała się ze zmarłymi. Wieś gminna niesie, że mówiła po hebrajsku i aramejsku. Wiele osób wierzyło, że jest wyjątkowa, naznaczona świętością, wybrana przez Boga, by dać ludziom wskazówki, jak uchronić się przed wielką karą, która miała Spajść na ludzi z niebios. W stanie wojennym odwiedzały ją tłumy. W roku 1983 poznała osobiście papieża Jana Pawła II, dlaczego w kościele nazywana jest fałszywą. Wizjonerką. Katarzyna Szymon wychowała się w nędzy. Wcześniej straciła rodziców, a potem także dach nad głową. Przez niemal 40 lat, aż do śmierci w roku 1986, przekazywała ludziom, że ma na ciele rany. Twierdziła, że otwierają się one samoistnie. Niektórzy mówili, że stygmatom towarzyszył zapach kwiatów. Nie była wykształcona, ale Mamrocząc pod nosem przekodywała tych, którzy nie rozumieją, że to mówi do nich na rzeczem hebrajskim i aramejskim. To też bardzo ciekawe, mówić w językach obcych do ludzi, którzy nie rozumieją tych języków obcych. No, i nie mogą zweryfikować, czy to nie jest tylko takie gadanie, czy to naprawdę jest, y, czy to naprawdę jest y, ten język. Nie? Na tej zasadzie ja też mógłbym zacząć mówić do Was w języku piripiri, kirikiri, wulululu lalala, kilikili, i twierdzić, że po pierwsze język piripiri istnieje, a po drugie, że ja go znam. No takie trochę no, no niefajne, prawda? W stanie, w stanie wojennym odwiedzały ją tłumy katolików w roku 1983. Papież Jan Paweł II, który poznał ją osobiście w trakcie swojej pielgrzymki do Polski, polecił ją chronić. No właśnie, drodzy Państwo, prawdziwy papież Jan Paweł II, a jednak kuria metropo. Litarna w Katowicach orzekła, że rany na ciele wizjonerki nie miały charakteru nadprzyrodzonego. Co więcej, ob... i mi się wydaje, że to czy miały, czy nie miały, to raczej może jakiś tam szpital akademicki powinien orzec, czy tam i dam ją wziąć na obserwację, nie, czy one rzeczywiście się same otwierały czy nie. No co za problem wziąć człowieka na obserwację. No stop, żeby był żeby się na niego patrzeć i zobaczyć, czy sam sobie otwiera te rany, czy, czy same się otworzyły. To naprawdę takie jest dość proste do zrobienia, póki ta osoba żyje, nie? I, ale to powinni robić naukowcy, medycy, yy, filmowcy, bo najlepiej byłoby to nagrać, nie? No, ale kuria. A jednak kuria w Katowicach orzekła, że rany na ciele wizjonerki nie miały charakteru nadprzyrodzonego. Co więcej, objawienia, których w życiu doświadczała, nie zostały uznane za zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Z kolei ksiądz dr Michał Koszewski nazwał ją fałszywą wizjonerką, czym sobie na to zasłużyła. Przestańcie już grzeszyć, przek, yy, przeklinać, upijać się, kłamać. Żyjcie tylko yy, w prawdzie, yy, jeden drugiego nauczajcie i nikogo nie oskarżajcie, a będziecie mieć niebo, mówiła katarzyna Szymon, ludziom, którzy odwiedzali ją w latach 70. i 80. No to rzeczywiście, kurde, całkowita sprzeczność z naukami Jezusa. No kurde, całkowita! Całkowita. Chociaż jak taki hierarcha kościelny usłyszał, że ma przestać grzeszyć, przeklinać, upijać się i kłamać, e, no to mógł rzeczywiście poczuć się urażony. Dziś już wiemy, że hierarchowie kościelni, no bardzo często do świętości mają równie daleko jak ja do zostania kościstym człowiekiem. No. Ech. Prosiła, aby kobiety nie chodziły w spodniach, nie zabijały dzieci, aby ludzie przyjmowali komunię na kolanach, aby szanowali chleb i nie pracowali w niedzielę. O, też całkowita sprzeczność. Oj, całkowita, kurde, no nie zabijaj! Kurde, chyba jest takie przykazanie. Ostatnio, jak sprawdzałem, byłem, ale wiecie, do no, Kościół Katolicki już jedno przykazanie usunął, bo było mu niewygodne, zakaz czczenia yy, wyobrażeń Boga, tam konkretnie jest, że zakaz czczenia kamienia, metalu i drewna, no i wiadomo, z tak zwanym kultem świętych, no to się strasznie gryzła, że Kościół straszną kasę zarabia na kulcie świętych, cóż... Dziesięć przykazań, 10 zasad, prawo dane od samego Boga versus kapucha, którą można zarobić. No i mamy już yy, de facto 9 przykazań, z czego, dwa, z czego jedno rozbito na dwa, więc mamy 9 przykazań w 10 przykazaniach. Bo nie wiem, no, bo jedno po prostu z oryginalnych 10 przykazań, jedno usunięto, a potem. Jedno podzielono na dwa, tak żeby cały czas było 10. Tylko że te dzisiejsze 10 przekazań z tymi, które Bóg dał Mojżeszowi, to, to, to nie są te same 10 przekazań, bo to jedno niewygodne dla kościoła, które utrudniało mu um, zarabianie pieniędzy, się było i zmyło. Ale tak. Jak czytamy w książce Teresy Kowalik i Przemysława Słowińskiego, czas dobiega końca. Wiele przepowiedni dla Polski i świata, wydawnictwo, przepraszam, wielkie przepowiednie dla Polski i świata, wydawnictwo Fronta, przyczyną niechęci Kościoła do jej stygmatów i objawień była wspomniana już obsesja Katarzyny na punkcie spodni. Które noszą kobiety. Kapłani, którzy nie upominają i nie zabraniają kobietom chodzić w spodniach, będą za to cierpieć, bo to jest wielka pycha. Żadna kobieta nie może przyjmować Komunii Świętej w spodniach grzmiała i to zniechęciło do niej polski kościół. Zwłaszcza, że w ogóle była bezlitosna dla kapłanów i wielokrotnie za różne rzeczy ich krytykowała. No małoskowość równa. Czy żeby nie było wątpliwości, ja bym w życiu nie potępił pani zachodzenie w spodniach. W życiu. Drodzy, drodzy Państwo, no też wydaje mi się to dziwne, ale jest różnica między powiedzeniem, obsesja na punkcie spodni była dziwna, jakiś antyfetysz? to, to Coś takiego? Dziwne coś? A czym innym jest podważanie innych rzeczy, prawda? E, a które... Przepowiednie i wizje Katarzyny Szymon nie są zgodne z nauką kościoła. W latach 70. stygmatyczka miała doświadczyć wizji kościoła e, świata i upadku narodów. Z apokalipsy, e, z apokalipsy, miał jednak ocaleć jej rodzinny Śląsk. 2 listopada 1994 roku Matka Boża, e, niepokalana, opowiedziała jej o karach, jakie czekają świat. Jeśli nie nastąpi prawda, e, największe <laughs> zniszczenie przy, poniosą Niemcy, Czechy, Francja, Anglia i Rosja. E, I o tym sobie e, no, tyle, drodzy Państwo. E, Um, tyle. Eee, tutaj, drodzy Państwo, jeszcze warto też przeczytać fra fragment z Onet Kobieta. Na jej pogrzeb przyszły tłumy, była wizjonerką czy oszustką. Przestańcie już grzeszyć, przeklinać, upijać się, kłamać. Żyjcie tylko w prawdzie jeden drugiego. Nauczajcie, nikogo nie oskarżajcie, a będziecie mieli niebo. Tak do Polaków zwracała się Katarzyna Szymon, rzekoma stygmatyczka ze Śląska. Kościół katolicki nie uznał jej licznych przepowiedni i stygmatów za prawdziwe, ale ludzie... Wiedzieli swoje. Katarzyna Szymon zmarła w roku 79 lat, 79 lat. Przez większość dorosłego życia miała doświadczać licznych e, i e, strasznych wizji. Po do, do samozwańczej mistyczki i stygmatyczki Polacy walili drzwiami i oknami, wierząc, że odmieni ich życie. Swoje rzekome stygmaty ukrywała, nosząc rękawiczki i długie spódnice. Aczkolwiek na dostępnych sieci zdjęciach doskonale je widać. Zdaniem medyków, kobieta mogła robić sobie krzywdę i wmawiać, że to dzieło Boga. Mimo wielu wątpliwości, wciąż są osoby, które wierzą, że ślązaczka, Posiadała prawdziwy dar. Od lat e, walczą o jej batyfikację. Także jak widzicie, zupełnie, zupełnie różne podejścia. No i co? No i teraz zasadnicza część dzisiejszego materiału, dzisiejszego odcinka, czyli, Śląs czyli interia. Ś śląska wizjonerka przepowiedziała Dni Ciemności. Nie wytrzymacie grozy, która będzie szła. Osoba, która to napisała, no niestety nie, nie podpisała się. Czytamy. A gdy to będzie się działo, zatykajcie i zaciemniajcie okna. Nie wychodźcie na podwórko i nie wyglądajcie na zewnątrz, bo nie wytrzymacie grozy, która będzie szła. Tylko w pokojach bądźcie, Uklęknijcie i módlcie się szczerze. Mówiła w jednej ze swoich wizji rzekoma stygmatyczka Katarzyna Szymon. Kościół katolicki nie uznał przepowiedni i stygmatów pochodzącej ze Śląska kobiety za prawdziwe. Od najmłodszych lat miała przejawiać dar e, modlitwy i kontemplacji, a jej żal serca miał rozumieć tylko Bóg. W czasie wielkiego postu w marcu 1946 miała otrzymać stygmaty na dłoniach i stopach, na czole i pod prawą piersią. Miała również płakać krwawymi łzami, mieć dar bilokacji i spotykać się z Jezusem czy Matką Bożą. Jak widać, im dalej w tych artykułach, tym liczba mm, zdolności czy rzeczy, które tą panią miały dotykać czy dotyczyć, Pączkuje. Katarzyna Szymon, stygmatyczka czy oszustka? Katarzyna Szymon to rzekoma stygmatyczka ze Śląska, która miała doświadczać straszliwych wizji przez całe swoje dorosłe życie. Ja to też czytam te artykuły w miarę całe, nawet jak się to częściowo powtarza, żebyście Państwo widzieli, jak zupełnie inne wersje przedstawiane są w innych mediach głównego nurtu, a te artykuły wcale nie oddziela od siebie jakoś bardzo dużo czasu. Rzekoma dlatego, że Kościół katolicki nie uznał jej przepowiedni i stygmatów za prawdziwe. Lekarze uważają, że kobieta mogła sama się krzywdzić i innym wmawiać, że to za sprawą Boga. Mimo tego, Polacy wierzyli, że kobieta może odmienić ich życie, dlatego tłumnie ją odwiedzali. Katarzyna Szymon ukrywała swoje stygmaty. Nosiła rękawiczki długie podnice. rany widać jednak na dostępnych w sieci zdjęciach. Część osób nadal wierzy, że śląska stygmatyczka e, miała prawdziwy dar, dlatego od lat walczą, by została beatyfikowana. Ciekawe, mam wrażenie, że czytałem dokładnie te same zdania z Onetu. Ech, nie będę w tym momencie wyciągał wniosków, bo trochę głupio. Ech. Mhm. Trudne życie yy, Katarzynki i Głos z Nieba. Katarzyna Szymon urodziła się 21 października 1907 roku w studzienicach koło Pszczyny. Oprócz yy, wspomnianych wyżej darów, kobieta miała mieć dar przenikania ludzkich serc i sumień oraz mówienia obcymi językami takimi jak niemiecki czy hebrajski, wcześniej był. Aramejski. <laughs> e, a, taka malutka, tam malutka wpadeczka, pomylić aramejski z niemieckim. No, tam kilka tysięcy lat różnicy. A kto by się tam kurde przejmował, drobny szczegół techniczny. E, I to mimo tego, że nie potrafiła ani czytać, ani pisać. Czy jak czytamy w publikacji Katarzyna Szymon, polska stygmatyczka, życie i Świadectwa. Świadkowie mieli potwierdzać, że Komunia Święta schodziła z nieba i spoczywała na jej ustach. Cierp cierpienia kobiety miały trwać aż do jej śmierci, 24 sierpnia 1986 roku. Katarzyna Szymon zmarła w Katowicach, a na jej pogrzebie pojawiło się prawie 20 tysięcy osób, w tym i kapłani. <laughs> Rozumiem, że chodzi o kapłanów katolickich, czyli o księży. Życie Katarzynki, bo tak zwracali się do niej przyjaciele, nie było usłane różami. Pochodziła z wielodzietnej i ubogiej rodziny w roku 1900 zmarła jej matka, a ona wychowywała się z ojcem alkoholikiem i macochą. Dziewczynka była ofiarą przemocy domowej i żyła w skrajnej nędzy. Ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej, nie potrafi czytać i pisać. Jak wspominała, gdy w dzieciństwie ojciec po raz kolejny wyrzucił ją z domu, wybrała się do przydrożnego krzyża, tam miała doznać objawienia, jak przekazywała sz... ła... Szymon, tam po raz pierwszy usłyszała głos z nieba mówiący o nawróceniu jej ojca. I faktycznie po jakimś czasie mężczyzna nawrócił się i wstąpił nawet do trzeciego zakonu świętego Franciszka. To ja już chyba rozumiem, kto ją wyrzucił z domu, w sensie wypędził itd. itd. Złama cocha. Mąż, znaczy ojciec w tym wypadku, bo to taka rola tutaj ważniejsza, e, idzie do klasztoru, e, a córeczka, zamiast jej się poprawić los, to macocha się pozbywa dzieciaka i robi sobie co chce. No to tak, bym powiedział: Tragiczne, nie? Mroczna wizja Katarzyny Szymon. Taką samą miał ojciec Pio. I to jest z tego, co ostatnio czytałem, chyba nie do końca. Ojciec Pio chyba zdaje się nie miał wizji Trzech Nich Ciemności. Tak mi się wydaje, że to jest fake. Muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić. Na pewno wielu wizjonerów, mistyków miało wizję Trzech Ciemności, ale ojciec Pio zdaje się, że nie miał. Sprawdzę to i zrobimy sobie taki update. Katarzyna Szymon przez całe swoje życie miała doświadczać różnych wizji, w tym obrazów męki Jezusa. A gdy rany kobiety otwierały się, to ze stygmatów miał się wydobywać zapach kwiatów. Oprócz tego Szymon miała również wizję przyszłości i twierdziła, że może komunikować się z osobami. Zmarłymi. Największą popularność zyskała w latach 70. i 80. XX wieku. Latem 1986 e, przepowiedziała trzy dni ciemności i straszyła boską karą. No to mi się tak strasznie nie podoba to słowo straszyła. Kurde, jak ktoś mówi dziecku, musisz się uczyć. Musisz wyrobić sobie taki charakter, że trzeba być twardym, trzeba ciężko pracować, trzeba mieć cele i do nich dążyć, bo inaczej będzie ci ciężko osiągnąć sukces w życiu. To ty dziecko straszysz, że to mówisz dziecku, jak wygląda świat i je po prostu ostrzegasz. Jak ja rok temu mówiłem, że mogą próbować sztucznie wywołać jakieś niedobory produktów, żeby spowodować panikę i żeby podbić ceny. To straszyłem? Czy przewidywałem to, co już się zaczęło dziać, chociażby z cukrem? A w chwili, w której oglądacie ten vlog, pewnie już się zaczyna z olejem. Bo już coś tam były takie dziwne akcje, nawet do mnie na maila przychodziły, że tam nagle jacyś widzowie wysyłają jakieś zdjęcia pustych półek, na których powinien być olej, a nie ma tego oleju. I tak, jakby ktoś próbował rozpętać teraz ten sam numer, który był robiony z cukrem, tylko z olejem. No takiego peszka trochę mieli, bo jeden z tych sklepów, z którego rzekomo było to zdjęcie, to sklep koło mnie. No i poszedłem, sprawdziłem. No kurde, nie brakuje tego oleju, ale wiecie, jak to jest. Jak ludzie uwierzą, że oleju brakuje, to pójdą i wykupią ten olej. I naprawdę będzie go brakowało, więc wtedy wystarczy pójść, pokazać. Że oleju nie ma, bo już naprawdę go nie będzie, to wtedy ludzie wpadną w panikę i będą w stanie zapłacić wielokrotnie więcej za olej. I wtedy olej powoli zacznie się pojawiać, tylko dwa razy drożej, trzy razy drożej, potem w cudzysłowie stanieje o 50%, czyli będzie dużo droższe niż pierwotnie, ale będzie, i ludzie się będą cieszyć, jak cholera, że jest, i będą robić zapasy po zawyżonej cenie. I wiecie, pół biedy jak z, olejem, jak z cukrem to robią, bo cukier jest niezdrowy. Trochę gorzej jak z olejem, bo olej jest niezbędny do smażenia czy bardzo potrzebny do smażenia, na przykład do sałatek i tak dalej. Jeszcze gorzej, jak zaczną, na przykład jak nie będzie tych zdrowych olejów, rzepakowy, słonecznikowy, oliwa extra virgin, że to wszystko zniknie i powiedzą nam na przykład, że palmowy. I teraz będzie palmowy, bo palmowy jest cholernie niezdrowy i kompletnie nieekologiczne, ale o tym to może sobie porozmawiamy, od... znaczy o tym już wielokrotnie mówiłem, wracamy do tematu. Zacznijmy od początku akapitu. Największą popularność zyskała w latach 70. i 80. XX wieku. Latem roku, roku 1986 przepowiedziała trzy dni ciemności i straszyła boską karą. Tutaj warto dodać, że yy, przepowiednia jej, yy, przepowiednia jest podobna do wizji jakiej Doświadczył ojciec Pio, i tutaj zrobię te wotum separatum. Nie jestem wcale taki przekonany, czy ten ojciec Pio naprawdę miał tę wizję. Sprawdzę to i zrobimy taki update. Jego mroczna przepowiednia nawiązywała do księgi Apokalipsy, wedle której ciemność miała panować trzy dni i mają nastąpić w dniu ostatecznym. Nie na pewno trzy dni w ciemności nie mają nastąpić w dniu ostatecznym. Tutaj ktoś chyba się troszeczkę pomylił. A gdy to będzie się działo, zatykaj. Zatykajcie i zaciemniajcie okna. Nie wychodźcie na podwórko i nie wyglądajcie na zewnątrz, bo nie wytrzymacie grozy, która będzie szła. Tylko w pokojach bądźcie uklęknijcie i módlcie się szczerze, ze łzami w oczach. Eee, proście, Jezus, <laughs> przepraszam, nie każ nas. Eee, Jezu, ratuj nas. Jezu, wysłuchaj nas. Eee, trzeba dużo prosić i straszna kara przejdzie po modlitwie i będzie jeszcze dobrze na ziemi. Tak brzmi eee, zapisana wizja Katarzyny Szymon. I powiem Wam, że tutaj pewne są takie niuanse względem Powiedzmy klasycznego obrazu trzech dni ciemności, jaki wyłania się z, z całego szeregu wizji, przepowiedni, które możecie sobie znaleźć w różnych miejscach. Pierwsze, że będzie trzy dni. Drugie, że nie wolno wychodzić. Trzecie, że trzeba siedzieć w domu. Brakuje tutaj tej kwestii mm, o tym, że trzeba zakleić okna i żeby kompletnie. Znaczy, jest to, że nie, żeby nie wyglądać, żeby nie patrzeć, co się dzieje. E, tam w oryginale jest to trochę inaczej ujęte: <laughs> że każdy, kto spojrzy, może umrzeć i tak dalej. To jest powiedziane słowami, że nie wytrzymacie grozy. Z grubsza na jedno wychodzi. Natomiast brakuje tej informacji, właśnie, że trzeba te okna zasłonić, która wydaje się w miarę logiczna, bo jeśli na zewnątrz mają się dziać jakieś straszne rzeczy, e, to warto zasłonić okna nie tylko po to żeby um, nie widzieć tych strasznych rzeczy które są na zewnątrz i się nie bać zwłaszcza jak masz dzieci po co dzieci mają się bać ale również żeby ci którzy chodzą na zewnątrz i nie daj boże rozrabiają robią jakieś straszne rzeczy żeby nie zauważyli że ty jesteś w środku i żeby do ciebie nie przyszli Według powiedziałbym, kanonu spiskowych teorii, trzy dni ciemności mają być dosłownie, trzema dniami ciemności w obu wariantach, czyli z jednej strony, jakieś zjawisko kosmiczne ma sprawić, że do Ziemi nie będą docierać promienie słoneczne, ale wcześniej ma nastąpić coś, co sprawi, że na Ziemi będziemy widzieć bardzo dziwne, tacz, bardzo dziwne, nazwijmy to spektakle. Na niebie. Ma być czerwone niebo. Co ciekawe, te czerwone niebo zdaje się już w Chinach było. Ale, ale także ma być jakiś obiekt bardzo żarzący się na niebie. Tutaj niektórzy sugerują, że to może chodzić o jakąś kometę. Coś takiego. I też. I też ma być. Ma być ten. Ma być skażenie powietrza, skażenie środowiska, ale jak widać, nie jakieś takie bardzo, bardzo duże, bo wystarczy samo siedzenie w domach, żeby już nie było takiego strasznego problemu. Tak to jest jeden element trzech dni ciemności. Drugi element trzech dni ciemności to brak źródeł światła stworzonych przez ludzi. I to się bardzo mocno teraz kojarzy z Lockdownem energetycznym, który z dużą dozą prawdopodobieństwa e, no jest nam szykowany. Nie ma gazu, to w Niemczech będzie problem z prądem. Nie ma węgla, to w Polsce będzie problem z prądem. E, mogą być wyłączenia prądu z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, i gdyby takie wyłączenia prądu były. To z ogromną dozą prawdopodobieństwa rzeczywiście strach będzie wyjść na ulicę. Ja o tym robiłem vlogi jeszcze w zeszłym roku. Jak, jak Niemcy zaczynali przygotowywać filmiki tłumaczące ludziom, co zrobić w czasie tych dni ciemności, bo tam się rzeczywiście działy, no takie bym powiedział, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Ale ale tak z grubsza, jak się zrobi brak prądu, to ludziom odbije po całości. W nocy będzie ciemno jak cholera, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nawet w nocy jest jasno. Ciemność sprzyja wszelkim łapserdakom, bandytom, chuliganom. Jeśli ci chuligani poczują, że się robi anarchia, że to zaczną plądrować sklepy, zaczną się włamywać do różnych miejsc, no zacznie być bardzo niebezpiecznie na ulicach, zwłaszcza, że bez prądu nie działają windy, nie działa komunikacja, nie działa telekomunikacja, nie działa internet. No z tych rzeczy, które się jesteśmy przyzwyczajeni, że są absolutną normą, nie działa prawie nic. I to jest naprawdę grubo Przerażające. I jeśli do tego dodajmy, że no ludzie nie będą wiedzieli, co się dzieje, większość ludzi nie ma zapasów w domu, więc zacznie panikować, a wody też raczej nie będzie, bo pamiętajmy, że z wieży woda jest dostarczana bodajże do trzeciego piętra. Powyżej trzeciego piętra już muszą być pompy, a te pompy, no nie zgadniecie, kurde, są na, są na prąd, więc będzie ciemno, zimno. Um, I w perspektywie głodno, i z pragnieniem, bo bez wody. No to, yy, do tego jeszcze, jak dodamy, że w chwili obecnej prawie każdy, czy duża część z nas, płaci kartami płatniczymi, gotówki w domu prawie nikt nie trzeba, no to nawet jakby sklepy działały, to duża część ludzi nic nie kupi, bo kupią tylko ci, którzy będą mieli gotówkę. Do czego serdecznie zachęcam, żeby mieć. Pewnej ilości gotówki. Więc jak większość ludzi nic nie kupi, bo będzie miało tylko karty, a karty będą bezużyteczne, to ludziom, pusz ludziom puszczą nerwy. I to puszczą ludziom nerwy moim zdaniem w godzinach. Czyli od początku kilka godzin wystarczy, ludziom puszczą nerwy. Co się wtedy zacznie? No, szabrowanie sklepów się zacznie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się zrobi pioruńsko niebezpiecznie. Więc abstrahując od tych rzeczy, nazwijmy to metafizycznych, to. Um, niewychodzenie na ulicę w, w tych dniach lub w czymś podobnym do tych dni wydaje się być całkowicie racjonalne. Dopóki policja lub wojsko nie opanuje sytuacji i nie sprawi, że na ulicach nie będzie rządziła bandyterka, to rzeczywiście lepiej siedzieć w chacie, le rzeczywiście lepiej pozasłaniać okna, udawać, że nas tam nie ma no i wierzącym mogą się pomodlić. Do tego w tych wersjach najbardziej mistycznych, jakie tylko są, dochodzi jeszcze taka kwestia, że rzekomo jedynym źródłem światła, który wtedy ma być yy, działający, to świeca bodajże z chrztu. Yy, nie wiem, jakby to miało być fizycznie rozwiązane, Tyle powiem. Może generalnie, że świeca. Czytaby dalej, ale w konkretach, kto, gdzie, mówił, jak, w konkretach, jak ma to wyglądać, no to w pierwszej linii opisu macie link do tego vloga jeszcze z 2020 roku sprzed zaraz o trzech ciemności. Śląska wizjonerka wielokrotnie zapowiedziała, że nadejdzie dzień, gdy nastąpi upadek cywilizacji. Wspomniała o tym, że nie będą działać telefony, a samochody czy pociągi nie będą jeździć. Pociągi w większości są na prąd. To się zgadza. Co ciekawe, gdy ona o tym mówiła, telefony bez prądu działały, to znaczy, one były na prąd, ale miały własne zasilanie. Natomiast dzisiejsze telefony oczywiście bez prądu nie będą działać. Nawet jak masz bateryjny telefonik nie? no to gdzie on będzie ci działał? Jak? Stacja bazowa, z którą musi się połączyć, żebyś mógł zadzwonić? To jest na prąd. I ona nie jest na baterii, ona jest zasilana z sieci także twój telefon zmieni się w najdroższą na świecie latarkę i odtwarzacz filmów, jeśli masz, jest ściągnięte na dysk telefonu, bo aplikacje też nie będą działać, bo nie masz internetu. Chociaż nie, niektóre będą działać, bo niektóre działają w trybie offline, ale tylko w tym trybie offline będą działać. Taka ciekawostka. No, natomiast samochody. No, już pomijam fakt, że dzisiaj cała masa samochodów jest... Jest na, na prąd, to oczywistym jest, że jak coś takiego zacznie się nagle, to ludziom odbije i będą nagle próbować uciekać z miasta i zakorkują drogi. Więc albo e, wykombinujesz, i to jest najlepsza opcja, wykombinujesz i zaczniesz uciekać wcześniej, zanim to się z, z, zdarzy, albo szansę masz uciec, jeśli to się zdarzy, to masz szansę uciec tylko w dwóch w dwóch sytuacjach, znaczy w dwóch przypadkach, jeśli zdarzą się razem. Po pierwsze, mieszkasz raczej na obrzeżach miasta, bo z centrum raczej nie masz żadnych szans się wydostać, zanim dojedziesz na obrzeża, to już będą zakorkowane, a czyli musisz być na obrzeżach i musisz się zdecydować od razu, czyli coś się dzieje, masz ten plecak ucieczkowy przy drzwiach, bierzesz rodzinę, fu, rura nie macie. Czyli w przypadku Warszawy uciec można z takich dzielnic jak Białołęka, Bielany, Bemowo, Wilanów, Ursynów. Z Mokotowa już będzie większy problem, a ze Śródmieścia nie licz na to. Zwłaszcza nie licz metrem, bo jest na prąd. Moje dzieci, jeśli ludzkość się nie, na, nie nawróci, przyjdzie straszna nędza na świat. Przyjdzie wielka kara. No ta nędza zaczyna przychodzić, tak? I za sprawą naszych polityków. Macie. Zaprzestać pijaństwa, przekleństwa, rozwodów i mordowania dzieci nienarodzonych. E, lubię już ją, zanazywanie rzeczy po imieniu, tak. To jest mordowanie dzieci nienarodzonych. E, ma, e, ma być miłość i wiara. Ra, ratujcie się, póki macie czas, apelowała stygmatyczka. Fragment innej, spisanej wizji Szymon brzmi. Następująco. Trzeba tej modlitwy, tej pokory na ziemi. Opamiętajcie się wszyscy, bo mało czasu już zostało. Jak lud się nie nawróci, przyjdzie straszny ogień z nieba, potem już nie będzie ratunku, potem już będzie za późno, a teraz macie jeszcze czas. Jeszcze nawracajcie się jedni i jedni drugich. Nawracajcie, Katarzyna Szymon. Pewnego razu, kiedy u nas gościła Kata, y, siostra Katarzyna, zdarzył się cud. Siostra Katarzyna podeszła do ołtarzyka, mówiąc, że wzywa ją Matka Boża. Na ołtarzu stała postać Matki Bożej, fatimskiej. Była u nas pewna osoba, która nie bardzo wierzyła w moje opowiadania i nagle usłyszałam. Y, i nagle usłyszałam, to oczywiście mówi e, mówi te świadectwo Marii Biedna, e, Bedna, Bednarek z Katowic, tak? E, była u nas pewna kobieta, która nie bardzo wierzyła w moje opowiadanie, i nagle usłyszałam krzyk tej kobiety, bo oto ojciec Pio krop, e, kropił tak mocno, że cały ołtarzyk był mokry. A zapach był cudowny, pełno kropel, jak gdyby najdelikatniejszego olejku, ale trochę szczypiącego. Miałam tam figurę świętej Teresy, która od spodu posiadała otwór. Kiedy mój mąż podniósł ją, to jakby się, wylał się z niej strumień wody. Ale jak się tam dostał? Faktem jednak jest, że figura ta wewnątrz pachniała. Przeszło półtora roku. Innym razem zdarzyło się też coś przecudownego. Kiedy znowu była u nas siostra Katarzyna, ona nie była, zdaje się, w żadnym zakonie, więc tutaj rozumiem, że siostra na zasadzie bliźni, czasem się mówi, tak, na przykład bracia i siostry, nie? Kiedy znowu była u nas siostra Katarzyna, słyszałam kroki i widziałam ślady krwi. Pozostawione przez ojca Pio. Ciekawe, dlaczego twierdzi, że ojca Pio. Może dlatego, żeby przydać wiarygodności, splendoru, żeby więcej ludzi? Wspomniała w książce Katarzyna Szymon: Polska stygmatyczka życie i świadectwa Maria Bednarek z Katowic. Kiedyś ekstazę dostała przy sadzeniu ziemniaków. Kobiety się wystraszyły, nie wiedziały, co się z nią dzieje, bo taka była odmieniona. <laughs> po przytomnieniu opowiadała, co widziała. Kobiety patrzyły na nią z niedowierzaniem. Jedna z nich namawiała nawet, żeby nic nie mówić o tym zdarzeniu, gdy nie wiadomo, co to jest, a ludzie różnie mówią. Dalej z kolei Agnieszka Morawiec, która znała Katarzynę Szymon od lat dziecięcych. Kościół, fałszywa wizjonerka. No to może właśnie jeszcze przeczytajmy ten fragment i, i tyle. W roku 1983 Katarzyna Szymon spotkała się w Katowicach z Janem Pawłem II. Ojciec Święty miał wówczas powiedzieć towarzyszemu, był biskupowi. Towarzyszącemu mu biskust, biskupowi Bednarzowi, proszę się zająć tą osobą. Mimo tego, w roku 1978 Kuria Metropolitarna w Katowicach wydała orzeczenie, z którego wynika, że rany na ciele śląskiej stygmatyczki. Yy, nie miały nadprzyrodzonego charakteru. Pomimo próśb i świadectw osób, z którymi zetnęła się w czasie swojego życia, proces beatyfikacyjny nie ruszył. Objawienia Katarzyny Szymon nie zostały uznane za zgodne z nauczaniem kościoła katolickiego. Ksiądz Michał e, Koszowski na łamach Vox Domi, nazwał ją nawet fałszywą wizjonerką. A co wy na ten temat sądzicie? Bardzo proszę, piszcie. Komentarzach, a ja do tej sekcji komentarzy przychodzę po to, żeby je czytać i na niektóre odpowiadać. Pozdrawiam, drodzy Państwo, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!